Korzystając z wykresu, podaj przedziały, dla których funkcja f od x równa się sin x przyjmuje wartości ujemne. Szkicowanie wykresu zaczniemy od oznaczenia jednostek. Tu mamy oś x, oś y. Na osi y jednostką będzie taka jedna duża kratka. Mamy tutaj jest 1, minus 1. Natomiast na osi x jednostki oznaczymy w radianach, czyli około 3 to będzie nasze pi. Wiemy, że pi to jest 3,14, czyli możemy przyjąć, że 3 to u nas będzie pi. Czyli na szóstce mamy 2 pi, dalej na dziewiątce 3 pi, 4 pi i w drugą stronę na minus trójce minus pi, na minus szóstce minus 2 pi. I zaznaczmy jeszcze połowę jednostek, czyli mamy między 0 a pi w połowie mamy pi drugich. Następnie tu mamy 3 drugie pi, 5 drugich pi i 7 drugich pi. I w drugą stronę tu w połowie mamy minus pi drugich i minus 3 drugie pi. Szkicowanie wykresu zaczniemy od osi y. I dla argumentu 0 funkcja sinus przyjmuje wartość 0, czyli w zerze robimy kropeczkę. Następnie dla pi drugich funkcja sinus przyjmuje wartość 1. Dalej dla pi mamy wartość 0, dla 3 drugie mamy minus 1, dla 2 pi znowu jest 0, dla 5 drugich pi jest 1, dla 3 pi jest 0, dla 7 drugich pi będzie znowu minus 1 i dla 4 pi mamy wartość 0. I w drugą stronę, dla minus pi drugich mamy wartość minus 1, dla minus pi jest 0, dla minus 3 drugie pi będzie 1 i dla 2 pi minus 2 pi będzie 0. Teraz możemy połączyć kropki. Pamiętajmy, że muszą to być ładne, zaokrąglone łuki. Teraz z wykresu możemy już odczytać, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne. Funkcja sinus x jest funkcją okresową o okresie 2pi, czyli w przedziale od 0 do 2pi, tu zaznaczę ten przedział, mamy fragment, który cyklicznie będzie się powtarzał. Stąd też, jeśli mamy zaznaczyć przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości ujemne, wystarczy nam znaleźć przedział w przedziale od 0 do 2pi, a następnie wiemy, że będzie on się powtarzał. W tym przedziale zobaczmy. Wartości mają być ujemne, czyli mają znajdować się pod osią x. Czyli tutaj mamy fragment, który znajduje się pod osią x. Ponieważ tylko mają być ujemne, to kółeczka w minus, w pi, przepraszam, i w 2pi będą otwarte. Więc możemy zapisać, że nasza funkcja f od x przyjmuje wartości ujemne, czyli mniejsze od 0, wtedy gdy x należą do przedziału. Widzimy, że przedział zaczyna się w pi, kończy się w 2pi, jest otwarty na końcach, czyli mamy przedział otwarty od pi do 2pi. I teraz zobaczmy, co ile będzie się powtarzał taki fragment. Pi, w którym zaczyna nam funkcja wartości przyjmować ujemne, następnie mamy w 3pi. A dalej, jakbyśmy tutaj dorysowali, to kolejny byłby w 5pi. Czyli widzimy, że zmienia nam się to co 2pi. Czyli możemy tu dopisać plus 2pi, ale ponieważ to będzie co każde 2pi, więc dopisujemy plus 2kpi. I tu również mamy plus 2kpi. Gdzie k jest liczbą całkowitą. Sprawdźmy jeszcze, czy będzie nam się to zgadzało. Jeśli za k weźmiemy 1, to mamy przedział pi plus 2pi, czyli od 3pi i tu mamy 2pi plus 2pi, czyli do 4pi. Sprawdzamy. Od 3pi do 4pi rzeczywiście wartości są ujemne.
Jeśli za k weźmiemy minus 1, to mamy przedział pi minus 2pi, czyli mamy od minus pi i 2pi minus 2pi, czyli do zera. Sprawdzamy. Od minus pi do zera rzeczywiście wartości są ujemne.